Maciej, byłeś z nami nie bardzo długo, ale jakbyś miał powiedzieć, jaki był dla ciebie najtrudniejszy moment w tym sezonie? Czy był taki? Nie, myślę, że nie było tutaj żadnego trudnego momentu. Od samego początku, no ja z trenerem Markiem znałem się już trochę dłużej, więc w momencie, kiedy zadzwonił, że jest możliwość, że będę tutaj potrzebny, no od razu przyjechałem pełny energii i chciałem po prostu dać siebie jak najwięcej. Czego nowego nauczyłeś się w tym sezonie? Jak się pracuje przy takiej presji kibiców, na pewno. Kibice są najlepsi w Polsce zdecydowanie. To była czysta przyjemność, szczególnie ten ostatni mecz w Pelplinie, gdzie no, stworzyli widowisko, którego nigdy wcześniej nie przeżyłem. Także wiem, że to jest... Może być bardzo ciężkie dla trenera i dla zawodników gra przed taką publicznością, ale z drugiej strony satysfakcja jest jeszcze większa. Czy jest jakiś mecz, który najbardziej zapadł ci w pamięć z tego sezonu? Myślę, że dwa mecze. Jeden z Wałbrzychem, gdzie no, jakby nie patrzeć, zrobiliśmy niespodziankę i wygraliśmy z jedną z najlepszych drużyn ligi. W pewnym momencie już prowadząc 30 punktami. No i ten ostatni mecz w Pelplinie, no, ze względu na atmosferę, która towarzyszyła, także no, niestety na te uczucia, które się pojawiły później. Z jednej strony radość ze zwycięstwa, a czegoś mi zabrakło, troszkę szczęścia. Czy przed przyjściem do drużyny stawiałeś sobie jakieś indywidualne cele i jeśli tak, to czy udało ci się je zrealizować? Znaczy wiedziałem, że będę chciał z zawodnikami indywidualnie pracować, bo bardzo to lubię po prostu. I myślę, że to mi się udało. Trener Popiołek dał mi taką możliwość. Zostawałem z zawodnikami czy po treningach, czy przed treningami przychodziłem. I to było fajne po prostu, że mogłem coś dać od siebie tej drużynie i że wpłynąć na indywidualny rozwój zawodników. Jedna rzecz, którą mógłbyś powiedzieć sobie przed sezonem, będąc bogatszy o pewne doświadczenia, co to by było? O kurczę, ciężkie pytanie. Nie, że korzystaj, będzie super tutaj, naprawdę. Tak jak mówię, nie było rzeczy, na którą mógłbym narzekać przez te ponad dwa miesiące, które spędziłem w klubie. Od spraw organizacyjnych, przez drużynę, sztab ludzi, którzy tutaj pracują, wszystko było na plus. Korzystaj, ciesz się i bierz pełnymi garściami.